Siemanko z Dubaju. Habibi, come to Dubai. Ja powiedziałem Habibi, come to Phuket. No i jest. Wyrwałem z Bangkoku na Phuket. Moja Habibi. Tak właśnie jesteśmy. Na jednym dniu przesiadkowym w Dubaju o 19 lecimy dalej. Czyli... A dalej ja bym chciał jakieś zobaczyć Dubaj w czystych ubraniach i poprzez panej nocy. Powiem wam tak, no. Trzeba zrobić pranie. Nie ma co ukrywać, ale spokojnie zrobimy to już jutro. My będziemy w Libanie. Będziemy jej tam po prostu na to czas. No. W Pakistanie było tak intensywnie, że nie mieliśmy tak. Nawet chwili na to. No bo nie było nawet takiego dnia w zasadzie, żeby pójść z tym praniem, no nie? No. Bo intensywnie, ale to akurat bardzo dobrze, bo dużo zobaczyliśmy. Ej, tu jest to... Co? Tak. Co? Nie wiem, czy to się nazywa Muzeum Przyszłości, czy coś takiego. Ciekawe, czy tam można łatwo kupić. Dobra, my się z tym jedziemy teraz. Czy jest plan? Pojechać do Atlantis de Palm na kawkę, przepiękne akwarium. Następnie pojechać gdzieś w okolicy Burj Khalifa, bo ja nie widziałam. Burj Khalifa. Nie widziałam za dnia, widziałam tylko wieczorem. Tak, i muszę wymienić iPhone'a i to jest najważniejsze. Aha, no właśnie. No. I zjeść. I zjeść w Nandosie kurczaczka pysznego. Kocham. A w Dubaju akurat jest, także petard. Dobra, pokażę wam na terminalu 1, jak przylatujecie, gdzie można sobie zostawić bagaże, ile kosztują, żeby sobie pozwiedzać, jak macie czas. No, zapłaciliśmy za każdy bagaż 40 dirhamów, właśnie to na 12 godzin. Gdzie jest metro? A tutaj na górę. Tutaj. Zapłaciliśmy po 40, czyli wyszło na 95 zł za dwa bagaże. Zostawiacie sobie na 12 godzin i się sobie zwiedzać bez problemu. Z lotniska do centrum możecie dojechać metrem. Właśnie teraz będziemy łapać, jedziemy sobie do Dubai Mall, tam gdzie jest Burj Khalifa, no i później dalej będziecie łapać. Chcemy wam właśnie w tym filmiku dać takie podpowiedzi, jak macie przesiadkę w Dubaju, macie dużo czasu, jak można go spożytkować. Także oglądajcie, śledźcie na bieżąco, bo Dubaj jest często portem przesiadkowym. Dobra, w maszynie sobie możecie kupić bilety. Wygadzkę sobie ustawiacie, English, single day, no. Regular. Station 9, daj, station 9. Nie. No bo jedziemy do tego. Dubai Mall jest? No to jest to? Tak, no i stawiliśmy pierwszą 6 dirhamów, czyli niecałe 7 zł za bilet. Czemu włączasz? Nie włączyłam, tylko to znaczy, że chcę kartę zapłacić, ale ja chcę za dwa. No to dobra, no kup ten bilet. Czyli widzicie, przejazd ponad 6 zł kosztuje. No i chyba źle kupiliśmy bilet. Ona nie przechodzą. No dobra, to było za tanio. Dlatego musieliśmy teraz dopłacić jeszcze 20. No, ale mamy teraz na Ozone i właśnie coś tam wstrzyżenia, czy będziemy mogli jeszcze raz jechać na tym bilecie, czy nie? No właśnie nie. Trochę się zagubiliśmy. No trochę tak. No. No, ale spoko. Jesteśmy właśnie Dubai Mall. Idziemy brać jednak. Stwierdziliśmy po drodze, że dobrym pomysłem, że w mało godzin dużo zobaczyć. Hop on, hop off, autobus. Tak, często braliśmy hop on, hop off i bardzo nam się to zawsze sprawdzało. Tak, i dodatkowo zaoszczędzimy dużo pieniędzy, bo taksówki pewnie by trochę wyszły. No, jesteśmy w Dubai Mall. W sumie to musimy znaleźć ten bus, ale od razu jak już jesteśmy, tutaj parę takich sklepik. Na dobrego trensa muzykowego, bo w ogóle to trzeba sobie kupić konkretną szatę. Arabską będzie chodzić jak szejkowi. Ceniala? Dobry plan. Welcome, Dubai Mall. Ale to jest ogromne. Byłem właśnie w Apple'u, który jest za nami. Chciałem wymienić telefon, więc potrzebuję większą pamięć mieć. To tak, 14 nie mają już w ogóle. Pro. Bo po prostu już tylko 15 sprzedają tutaj. A na 15 trzeba czekać od 6 do 8 tygodni. A ja wie, a za godzinę będziecie mieli? Niestety się nie udało. A, no, ale fart, akurat wyszliśmy stąd i pokaz. Mało ludzi jest.
Burj Khalifa, moi kochani. Patrzcie, jak mało ludzi, bo jest gorąco, jest jakieś, nie wiem, ze 100 stopni może? Może być coś koło tego. Burj Khalifa jest najwyższym budynkiem na świecie. 800 metrów ma. Ale wiecie, jak to w tych krajach, że oni lubią się prześcigać, bo każdy chce mieć największe i najlepsze. I w Arabii Saudyjskiej podobno budują już budynek, który ma mieć 1000 metrów. Czujecie to? Kilometr. Ten jest ogromny. Fajne rzeczy są takie, znaczy fajne jak fajne. Emirates, właśnie czekajcie, to był Emirates czy Katar? Ha. Robili sobie kampanię reklamową. Jedna stewardessa była na samej górze, na samej szpilce, przyczepiona, tak? I coś tam było, wiecie, coś tam, i to była kampania reklamowa. No, strachu na pewno trochę miała, nie ma co ukrywać, jeszcze tam na górze mi się nieźle wiać. Byłem tam dwa razy, jak byłem już w Dubaju. Myślę, że warto wyjechać, żeby zobaczyć, co jest Dubaj z góry. Pierwszy raz, jak byłem, to było 10 lat temu. To było jeszcze w wielu miejscach, po prostu nie było nic. Później byłem 2 lata temu znowu, czyli po 8 latach. To się bardzo dużo zmieniło. No Dubaj po prostu rośnie w każdą stronę. I w bok, i w górę. I to bardzo widać. Jak jesteście tutaj w Dubai Mall, możecie sobie rybki pooglądać. O, patrz, tam można wejść sobie do klatki i cię spuszczałem. Też ciekawe. Ładne. No. O, jest reki. Ale no to my mieliśmy bliższe spotkanie w tym, nie? Za nami Burj Al Arab, a za mną zaspana Burj Alicja. Nie mam nic. Serio, wiecie co, spanie takie półtorej godziny w hałasie, to nie jest żadne spanie. Ja jestem za stara, nie widzę tych rzeczy. Naprawdę. A Piotrek nie jest zniszczalny. Stara, ja na mnie no problem. Nie śpię, ale to się 4 godziny, to jest koniec. No, chciałem właśnie sobie od strony plaży zobaczyć. Nie wiedział o tym, że ten hotel jest chyba jedynym 7-gwiazdkowym hotelem na świecie. Wiem, że ktoś myśli, że skala jest do 5, ale Burj Al Arab ma 7. Kiedyś czytałem, nie wiem, czy to dalej jest aktualne, że nas w tym hotelu kosztowało 20 tysięcy dolarów w górę. I nie pamiętam właśnie, ile kosztował dokładnie taki apartament, że się brał apartament. Do apartamentu dostawało się kierowcę z Rolls Royce'em, albo Rolls Royce'a z kierowcą raczej, prywatnego kucharza, obsługę całą, wszystko było all inclusive, tylko ten był na pewno jeszcze dużo droższy niż 120. Ale podobno nie ma bardziej ekskluzywnego hotelu na świecie niż właśnie Burj Al Arab. Jest podobno szaleństwo w środku. Nie wiem, czy wiecie, w Dubaju są klimatyzowane przystanki. Rzadko wchodzić, czyli elegancko zimno jest. No i co w Dubaju jest zawsze? Najlepsze furki. Tego to tu nie brakuje nigdy. O, takim kiedyś jeździłem w Miami. Fajnie się jeździło. No i moi kochani, Atlantis The Palm. Jedna z wizytówek Dubaju. Jeden hotel reprezentacyjny właśnie taki. Kiedyś miałem okazję się w nim zatrzymać na parę nocy. No i ukrywam, no nie było to tanie. Fajnie, naprawdę. Nie ma co. Zaraz tam wejdziemy do środka. Pójdziemy na kawkę. Fajne miejsce pokażę wam właśnie. Fajne miejsce, można sobie wypić dobrą kawę. Za ile kosztuje, to wam też zaraz powiemy. W ogóle zrezygnowaliśmy z tej opcji hop on, hop off, autobusy. Bo tak, jedna firma kosztowała po 100 dirhamów, po 150,
czyli by nas wyszło 300, czyli to było jakieś, nie wiem, 350 zł. Druga to w ogóle powiedziała nam 500 dirhamów za dwie osoby, czyli jakieś, nie wiem, 550-60. W ogóle się to nie opłaciło. Uber nas wyszedł taniej. Kurde, gdzie jest schodnik? Dobra, jesteśmy już w środku. To oczywiście sklepy, restauracje. No i idziemy do jednej kawiarni. Zaraz wam pokażemy. No, jasne. I tutaj się już właśnie zaczyna. Pamiętajcie, żeby nie wchodzić głównym wejściem tutaj, tylko wchodzicie właśnie takim, które jest z boku też, które jest koło Starbucksa. Wchodzicie, dobra, idziemy tam zamawiać. Później musicie po prostu powiedzieć, jak zapytają, czy jesteście wizytor, musicie powiedzieć, że chcecie przyjść po prostu na kawę. Tu się zamawia kawkę, się pije z takim pięknym widokiem. Musicie zobaczyć, jakie ceny są, jeśli chcieli jakieś ciastko. No za ciastko trzeba zapłacić około 55 zł. Kanapka z łososiem około 80, 76, coś takiego. Tak, około 70. No i za kawę dałem 35 dirhamów, czyli 40 zł. No ale wiecie, pijecie w takim pięknym miejscu. W ogóle warto przyjechać pod ten hotel, zobaczyć, jak wygląda. Czy się w nim zatrzymać? Właśnie, sprawdzę z ciekawości, ile teraz kosztuje, bo ja tutaj byłem 2 lata temu. Jak się w nim zatrzymywałem, sprawdzę, ile kosztuje teraz. Właśnie sprawdziłem cenę, jaka tu jest. Jak się jest obywatelem, to oczywiście jest taniej. Wtedy wychodzi 2000 za noc. Naprawdę tanio teraz wychodzi, bo pamiętam, że my to płaciliśmy dużo więcej. A jak nie, no to no sprawdziłem sobie właśnie od dzisiaj na dwie noce. No to obywatele około 4000. Jeśli nie jesteście, to 5000, czyli 2,5 tysiąca za noc. No to tak ja wam mówię. No. Myślałem, że będzie dużo więcej. No i patrzcie, jaki Uber nam przyjechał. Nieźle. Hello, sir. Yes, please. Patrzcie, jakąś nawigacja duża wysiedla. No taką Teslą to jeszcze nie jechałem. Także coś fajnego, coś nowego. New experience. A ja jechałam. Taką? Lepszą. Jaką? W Miami. Bo miała więcej, miała miejsca tu, tu było takie, no taka mega luksusowa. Niemożliwe. Jak ty byłaś w Miami, to tej Tesli jeszcze nawet nie była wyprodukowana, ta, którą teraz jedziemy. To, no nie wiem, ale to... To jest SUV Tesla, to jeszcze nie było, tutaj tamte. No to tamta wyglądała na dużo bardziej luksusową. Dużo. Tamta była zwykła niska po prostu, tak? No ale miała dwa siedzenia jeszcze tam z tyłu. Tak, no to też jest. Jak rozłożysz, to masz też dwa siedzenia z tyłu. Kobiety się nie znają na samochodach, tak? Znaczy nie mówię wszystkie, ale... Moja kobieta. Ale nie, no tamta wygląda dużo bardziej luksusowo, tam to był zwykły samochód. Tamta to była zwykła Tesla, to jest. Ale tamta nowsza. Była taka nowa, błyszcząca, wszystko było w takich, takich... Może była posprzątana po prostu. Nie, to jest, zaraz znajdę i ci pokażę na tanie. No dawaj. To w ogóle ten, ale nie wiem, ta teraz. Ale no nie, no, to ja tu jak wsiadam, ja się nie znam na samochodach, ale tu jak wsiadam, to po prostu samochód. Nic jakby specjalnego w środku. A tam jak się siadało, to było takie... Ale to był jedny czas. Nie, to było niedawno. To było dawno temu. 2 lata, 3. O, właśnie, to znowu ten jeszcze fajny też hotel. No i przyjechaliśmy jeszcze zobaczyć swoją piękną marinę w Dubaju i zjeść tutaj w Nandosie. No powiem wam, że tutaj jachtów to nie brakuje. No. Tutaj tak samo wieczorem też jest. To naprawdę tak przyjemnie. Można sobie pospacerować. Nie wiem, gdzie jest ta restauracja, która idzie właśnie. Ale marina to też na pewno miejsce, które warto odwiedzić. A w ogóle jeszcze najlepiej, to jak się na mnie łódkę, i się przypłynąć.
zgadnijcie, kto jest spóźniony prawie. Jak zdążymy, to będzie cud. Nie no, trzymajcie kciuki, żebyśmy zdążyli. Jednocześnie za bardzo nic nie zobaczyliśmy. Normalnie. Nie no, wiecie jak jest. Jednak się tu przyjeżdża do Dubaju. To parę dni dobrze mieć, żeby sobie pozwiedzać, bo w parę godzin coś zobaczyć. Ja to nie mówię, że nic, bo można coś zobaczyć. No ale to nie jest tyle, żebyście byli zadowoleni jakoś na maksa. Ale mieć całą dnia przesiadkę moim zdaniem i tak fajnie, i tak, bo coś zawsze się da zobaczyć. No mi się Marina bardzo podobała. Marina jest świetna. Przez sekundę. Ale Marina jest świetna, naprawdę. Byśmy zjeść pyszną Nandosia, spotkać kolegę. No i teraz miejmy nadzieję, że od razu przyjdzie pociąg, że się nie spóźnimy. Mocno trzymamy kciuki. Dobra, mamy godzinę do odlotu. Ważne, żeby nam tylko bilety dali. Jak nam dadzą, no to już będzie luzik. Widzisz gdzieś tutaj Dubaj? Nie. Nie uwierzysz. Cię zbogę, bo już minutę się spóźniliśmy, ale próbują nam załatwić, że nas puścili, bo zamknęli już wszystko. Ale nam się pykło. Nie da wiary aż po prostu. Minutę się spóźniliśmy i trafiliśmy na takiego pana, który wszystko robił, żeby otworzyli z powrotem boarding, żeby tylko mógł nas przepuścić. Latał po tym lotnisku tam z powrotem, przyszedł jakiś zaraz z taką niemiłym wyrazem twarzy. Musiał coś tam, wiecie, ze swojego bąknąć, że spóźniliśmy się, to się spóźniliśmy i tak dalej, ale ten robił wszystko, żeby się udało. I się udało. Mamy bilety. Za 40 minut odlot. I lecimy do Bejrutu, w Libanie. Ale czad. Ale się udało. Niesamowity fart. Fly Dubai. Następny stop. Bejrut. Ale mamy farta, że wsiadamy do tego samolotu. No i patrzcie, widać od razu, że dubajska linia. Zwykły samolot. Bardzo zwykłe fotele. Ale w każdym telewizorek jest. Szanuję bardzo. Caniala? Co to za pytanie? Ala, przestań. Pamiętacie, jak przed chwilą chwaliłem ich za to, że są telewizorki? Cofam to, cofam to. Nie, no telewizorki są. No to tak, no to jest plus, ale trzeba zapłacić za nie. Żeby obejrzeć film, za filmy takie, wiecie, tak jest, tak? Basic, takie najprostsze. 25 zł jakoś, tak? 20. No 22 chyba, 22 zł. A 22 zł za film? A za lepszy pakiet tak 44-45. Znaczy teraz tak jak o tym myślę, jak ktoś się, wiesz, chce, żeby mu szybciej rozminął, to te 22 zł to nie jest jakaś straszna cena. No tak, no, ale z tym, że no wolałbym internet sobie kupić na przykład, niż film, który tak widziałem parę razy już. Można. Właśnie, sprawdź, zobaczymy zaraz. No i witamy w Libanie. Dopiero jutro zrobimy pranie. Już się nie możemy doczekać. Bo za nami się ciągnie taka, wiecie, taki tak, zielony odór. Zielony odór, taki, tak, takie jak w bajkach jest, to tak za nami się właśnie ciągnie. Jesteśmy właśnie w Bejrucie, czyli w stolicy Libanu. Powiem wam tylko z wjazdem, jak był problem jakiś? Żaden. Pan się zapytał tylko, co robimy. Ja powiedziałem, że jesteśmy blogerami. On mówi, to z tego da się żyć? Da się. No to okej. Okay. Ale w ogóle nie płaciliśmy nic za wizę, a też w ogóle bardzo ciekawe, że pan miał tatuaże, widoczne bardzo tatuaże, urzędnik, więc to już też od razu pokazuje, że to jest taki kraj raczej bardziej na luzie, no nie? Tak, i jutro wam właśnie to pokażemy, pozwiedzamy troszkę Bejrut, ale najpierw musimy się dobrze wyspać, bo jesteśmy naprawdę bardzo zmęczeni. Ostatnie noce były takie słabo przespane i wreszcie się nie możemy doczekać. Ale nie narzekamy, broń Boże, bo to był mega intensywny, fajny czas. To był znakomity, był warty siebie na pewno. Ale jutro po prostu pierwszy dzień od 2 tygodni będziemy mogli wstać bez budzika i to jest świetne. Zobaczcie, no, tak stanie pewnie o 7 rano. Nie, bo mamy w głowie 2 godziny do przodu. No, 2 godziny do przodu, czyli wstaniemy o... No, dobra, miesiąc temu. No, idziemy teraz załatwić transport do miasta, do hotelu. Miejmy nadzieję, że szybko to pójdzie. Dobra, mamy drivera. Powiem wam, że musimy jutro pilnie się nauczyć tych pieniędzy tutaj, bo tutaj nie wybiera się pieniędzy z bankomatu. Wymienia się gdzieś wodą na czarnym rynku, wtedy przelicznik jest dużo, dużo lepszy. Coś takiego, jak robiliśmy w Argentynie. Teraz taksówka od nas bierze
dwie dychy, ale jest noc, nie mamy czasu. 20 dolarów. Nie mamy czasu ani ochoty się kusić, bo i tak z 30 zszedł na 20. No i tak pewnie płacimy podwójnie. Siemanko, siemanko. Nasz pierwszy dzień w Bejrucie, czyli w stolicy Libanu. Właśnie idę odebrać pranie, bo przez cały Pakistan nie było gdzie wyprać. No i chodziliśmy trochę na smroda. Także tutaj pierwszy dzień od razu co zrobiliśmy, to trzeba było zanieść i wyprać wszystko. Ogólnie pochodziliśmy dość trochę rano, nic nie nagrywałem, bo mieliśmy roboty do zrobienia. Musieliśmy wysłać materiały, bo czegoś tam jeszcze brakowało z Pakistanu. A chcę, żeby teraz były po prostu codziennie daily vlogi, albo fuj, co to jest, ale się klei. Albo co najmniej 5-6 razy w tygodniu, żeby był odcinek. Widzicie, jak muszę iść odebrać pranie? Na sportowo, bo jestem po treningu też. Mam fajną mobilizację, żeby codziennie trenować. Wczoraj dowiedziałem się czegoś niesamowitego. Nie mogę wam powiedzieć. I nie będzie to na razie walka, będzie to coś innego. Ale muszę naprawdę być w mocnym treningu, muszę codziennie trenować, żeby być w tej formie. Także naprawdę super. Jak będę mógł tylko powiedzieć, to od razu powiem. W Bejrucie spędzimy w sumie 4 dni i później idziemy do Syrii. Tam będziemy 5 dni. Mamy też fajny układ. Wiadomo, do Syrii trzeba pojechać przez biuro podróży. Nie można sobie samemu polecieć. I mamy właśnie takie syryjskie biuro, które organizuje wszystko, że jesteśmy sami, indywidualny wyjazd po prostu z przewodnikiem, z kierowcą. I udało się tak, że powiedziałem w biurze po prostu, że jesteśmy blogerami podróżniczymi, że jedziemy, że chcemy zrobić dobry materiał, chcemy pokazać taką prawdziwą Syrię. I okazało się, że szef tej agencji powiedział, że pojedzie z nami, bo chce, żeby to wyszło jak najlepiej, żeby to dobrze wyglądało, pokaże nam jeszcze takie rzeczy, które wiecie. Coś ekstra, żebyśmy zrobili fajne odcinki. Ja wiem oczywiście, jaki w tym jest cel, no to wiadomo. No, on chce, żeby na pewno było dobrze zareklamować jego biuro, żeby sobie zrobić reklamę. No to wiadomo, że tak, no bo nie ma co ukrywać. Bo tak to gdzie szef by jechał specjalnie z nami, no umówmy się. Ale szczerze, mi to jest bardzo na rękę. Bardzo, bardzo. Bo nie dość, że będziemy mieli świetne materiały. Pokaże nam rzeczy, które byśmy z innym przewodnikiem pewnie nie zobaczyli. Opowiada dużo fajnych rzeczy. I będę mógł wam to wszystko pokazać. I to jest fajne. Tutaj na Bejrut mamy naprawdę parę fajnych tematów. No i nie będziemy tylko tutaj, będziemy jeszcze gdzie indziej oczywiście. Ale tutaj spędzamy pierwsze 2 dni. Ale 2,5 prawdopodobnie. Dzisiaj cały dzień to wiecie, przelecie po prostu. Musieliśmy odpocząć po Pakistanie troszkę. Ale i tak za niedługo odbiorę pracę, nie wracam do domu, przebieram się. Idziemy coś wam pokazać i zobaczyć sobie oczywiście. Ale tutaj jest, wiecie, no, kraj, który zbankrutował. No, po prostu zbankrutował. Banki zamroziły pieniądze ludzi, ogłosili bankructwo. Straszna rzecz. Dodatkowo wybuch, który tutaj miał miejsce. Inflacja. No, powiem wam, że ludzie nie mają to lekko. Tutaj na przykład wymiana walut to coś podobnego, jak było w Argentynie, jak byliśmy. Że jedna cena jest w bankach, inna na ulicy. Ogólnie tutaj podobno są 4 różne ceny, ale jak na razie my poznaliśmy 2. Ale zapoznam się jeszcze bardziej z tematem. Dzisiaj jest niedziela, także prawie wszystko jest pozamykane. I niewiele możliwości mamy na dzisiaj. Dlatego też dobrze wyszło, mogliśmy odpocząć. Ale jutro od samego rana zaczynamy dowiadywać się fajnych rzeczy na ten temat, żeby wam jak najwięcej przekazać. Wiem, że już nie ma tak drastycznych różnic, jak były wcześniej. Wymianie pieniędzy, no bo po prostu to co mi dzisiaj mówili, ale i tak podobna jest różnica, dużo. Akurat mamy dobrą lokalizację, mieszkamy praktycznie przy samym centrum. Pokażę wam w sumie później, jaki hotel mamy. Płacimy za niego 50 dolarów za noc ze śniadaniami. Jest naprawdę dobry. Ogólnie hotele tutaj w Bejrucie były drogie. Każdy, który chcieliśmy normalny pokój, to kosztowało coś około 200 zł w górę za noc. Hosteli, nie pamiętam, czy w ogóle jakikolwiek hostel tu był, szczerze mówiąc. Ale w Pakistanie i tak chcieliśmy po prostu w hotelu się zatrzymać na chwilę, żeby się oddychnąć. Ale później jak już pojedziemy do Iranu, to tam od razu zaczynamy od hostelu, który mamy zarezerwowany.
powiem wam, że pierwszy dzień, takie spostrzeżenia, no to jest dość brudno na ulicach, nie ma co ukrywać. Widać żebrających ludzi co kawałek. No i co chwila nam odcina prąd w fotelu. Powiem wam tak, że na pewno wielu z was inaczej sobie wyobraża Liban, niż jest na pewno. Niż jest naprawdę. Patrzcie, tu kobiety chodzą normalnie ubrane, elegancko, nie pozasłaniane, chociaż są też takie oczywiście. Ale tutaj, w tym kraju, arabskim kraju oczywiście, każdy mówi po arabsku, ale 50, znaczy 50, tak mniej więcej pół na pół, to jest właśnie są muzułmanie i są chrześcijanie. Że tu jest bardzo mieszana społeczność. W ogóle wyczytałem też, że na przykład więcej niż połowa populacji mieszka poza Libanem. O, no to jest to miejsce właśnie. Mieszka po prostu gdzie indziej, no bo nie żyją się tu dobrze. Ale to o tym troszkę więcej wam opowiem w kolejnym odcinku, bo to jest bardzo ciekawy temat. Jak rząd, banki załatwiły swoich ludzi. Znaczy obywateli. O. Właśnie, tu jest piękna miejscówka, którą mamy zaraz koło chaty. Tak, tutaj właśnie to, co jest za nami. To jest takie miejsce, do którego praktycznie każdy dociera, jak zwiedza Bejrut. Jest to taka też wizytówka troszkę. Nazywa się Pigeon's Rock. Znajduje się w hotelowej dzielnicy tego miasta, gdzie my też tu mieszkamy, bo mieszkamy stąd praktycznie 2 minuty. No i też tu jest taka elegancka promenada. I właśnie chciałem sobie nią troszkę pospacerować. Taką ciekawostką, którą powinniście wiedzieć właśnie ze względu na to, że jedziemy do Syrii, jest to, że tutaj mieszka podobno 2 miliony uchodźców z Syrii. Wiadomo, uciekali tam, tutaj było najbliżej. No i jest tu bardzo dużo właśnie. O Syrii myślę, że też troszkę zmienicie swój pogląd na Syrię właśnie, jak my tam będziemy. Bo z tego, co czytałem i oglądałem na vlogach, wcale już nie wygląda to tak, jak ludzie myślą. Że naprawdę Damaszek jest takim miastem, w którym się wiele dzieje. Ale to zresztą nie ma co teraz gadać, zobaczymy jak będzie naprawdę. Bo to co ludzie gadają, a co jest naprawdę, to często jest nieprawdą. Ja będę chciał wam to pokazać. Brabus jest. Poszliśmy na kolację do takiej lokalnej, znaczy restauracji z lokalnym jedzeniem. I od razu na wstępie dostaliśmy po zupce, dodatkowo taki zestaw sałatek i makaron, po prostu za darmo. To taki starter za darmo od nich. Ciekawe. Nie spotkałem się jeszcze wcześniej, żeby dostać po zupie i sałatki za darmo. Ale to samym tym pojadła tak naprawdę, by nie musiała zamawiać. No, znaczy wiadomo, że zamówimy, ale to jest ciekawe. Sałatka grecka. Widziałem, myślałem, że to będzie kebab, ale widzę, że chyba nie. Nie wiem, co to jest, zaraz spróbujemy. To był mix grill. Jeszcze doszły warzywka. Więcej rzeczy dostaliśmy za darmo, czy zamówiliśmy? Nie, tutaj jest ciasto po prostu z mięskiem w środku. W różnych konfiguracjach. Konfiguracja, zobaczymy co tutaj. No tak, no wszędzie ciasto, wszędzie coś w środku, czyli jest jeszcze trzeci, czwarty, no też. W sumie zamówiliśmy tylko te dwie rzeczy normalnie, to dostałeś za darmo, to dostałeś za darmo, jeszcze zupę. Zupę, sałatkę wrzucę. A, ale no jeszcze ten, sok pomarańczowy. Spoko, ale tłusta. Dobra, idziemy spać. Pierwszy dzień w Bejrucie bardzo spokojnie. Od jutra zaczynam. Nie bij mnie, ała! Co, masz karalucha! Dosłownie karaluch! No to zrzucaj go! Zrzuć go, a nie! Taki mały!
To patrz, nie to mrówka. Był karaluch na 100%. Ja wiem w ogóle na karaluch. Dobra, nie słuchajcie Ali za bardzo. Nie, przysięgam. Ja taki mały karaluch, ja wiem, bo w Tajlandii widziałam takie. Nie, malutki, to był jeszcze baby. Większy niż głowa baby, moja. Baby karaluch. Nie, naprawdę. Wiecie, śmiałem, a wiecie, że ta piosenka Baby Shark jest druga najlepiej wysiedlana piosenka na świecie? Tak, ale wiesz co? Zaraz po Gangnam Style? Gangnam Style? Źle, że go nie zabiliśmy, dlatego że... Nie będziemy zabijać, że jesteśmy... Namaste, my friend. Dobra, Misza z tym. Przejdźmy na odcinek. Ale ty gryzie mnie na karalucha. Wow. Ty się zastanawiam, skąd ty miałeś tego karalucha na sobie. No. Z restauracji przyniosłem. No, kończymy. Dzięki wielkie. Trzymajcie się. Jutro zaczynamy ciekawe, tematyczne odcinki na temat właśnie tego miejsca, w którym jesteśmy. Czyli Bejrutu. I prawdopodobnie zostaniemy tutaj i gdzieś pojedziemy sobie jeszcze. Oglądajcie na bieżąco, bo stąd jedziemy do Syrii. Pozdro. Pamiętajcie o subskrypcji. Dzięki wielkie.